Siemka kochani, witajcie w trzeciej części przeglądu z IKEA. Patrzcie kawkę i widzimy się w środku. Jeju, ten klosz, tylko 39,99. Zobaczcie, jak on się niesamowicie prezentuje z tymi żarówkami, z takim fajnym, przyciemnionym światłem. Przechodzimy dział dalej. Jak widzicie, ten kosz to takie dwa w jednym. Można zdecydować, w jaki sposób go wykorzystać. Z uszami do góry, ewentualnie uszy można schować, wówczas mamy taką a la misę. Dziewczyny i chłopaki, w kanale tak już się przyjęło, że kto nowy zostawia serduszko w komentarzu, więc będzie mi bardzo miło, jeśli teraz to zrobicie. O, i znowu ten kosz. Może dodam, że ten kosz prezentowany był w pokoju inspiracji, był bardzo ładnie wkomponowany w pomieszczenie. Jeśli jesteście ciekawi tej aranżacji, możecie wrócić do filmu IKEA Inspiracji 2021 i tam zobaczycie, jak on fajnie prezentował się. Świetny dział. Jak widzicie, tutaj kosze w różnych rozmiarach, stylach. Także jest w czym wybierać. Od razu w głowie można układać, co w nie włożymy i jak uporządkujemy swoje rzeczy. No piękny ten kosz, zobaczcie na jego wykonanie, te uchwyty, to jest chyba naturalna skóra, bardzo mi się podoba. No i mamy pierwszą nowość, to jest taki jak gdyby a la len, taka imitacja. Ale jest to materiał, który można używać w pomieszczeniach o dużej wilgotności, czyli spokojnie możemy wykorzystać go również w łazience. Widzę, ręczna robota. Tutaj taki większy kosz na większe rzeczy do przechowywania. A tutaj już takie jak gdyby zawieszane kieszenie 79,99 można łączyć tutaj tymi pętelkami i tym kawałkiem bambusa. O, i na przykład tutaj te dwa koszyczki 39,99. Kolorek bardzo ładny, do każdego wnętrza, do każdej łazienki, czy na wierzchu, czy schowany w szufladzie, będzie bardzo fajnie się prezentować. A tutaj cóż to takiego? Szufladami, zajrzyjmy, to jest taka mini komoda z trzema szufladami, 59,99. Zobaczmy, jak wygląda z boku. O. Zawsze do czegoś można ją wykorzystać. Krótki podgląd na tablicę z cenami i te ceny dotyczą tutaj tych koszy. I to są kosze z trawy morskiej. Każde niepowtarzalne. Z tego, co wiem, na pewno nie można tych koszy trzymać w pobliżu ciepła, czyli na przykład gdzieś przy grzejniku, gdyż mogą one wyschnąć i zatracić swój kształt. Za chwilkę poszukamy sobie ekspozycji, gdzie one są złożone, bo ja tutaj jedną ręką, o, no i mamy. Bardzo fajnie to wygląda. No tutaj robią za element takiego pudła ozdobnego, półce, w tym regale, ale możemy też taki kosz postawić na podłodze, włożyć do niego gazety czy inne jakieś rzeczy, które gdzieś tam nam zalegają i też będzie bardzo fajnie się prezentować. Kolejne pojemniki na ubrania czy też pościel. Wybór niesamowity. Bardzo przyjemny ten kolor, ten turkusik. Chociaż ja nie przepadam, ale tutaj bardzo ładnie wygląda. No i mamy pierwszą nowość. Dziewczyny i chłopaki, teraz to jest ta chwila dla Danki. Danuta, działaj!
Jeśli chcecie zrobić Dancie przyjemność, możecie teraz zasubskrybować kanał, za co bardzo mocno dziękujemy, a oczywiście po więcej Danki zapraszam na Instagram. A cóż my tutaj mamy? No to będzie pudełko. A, to jest pudełko z pokrywą z bambusa. Jejku, jaki środek fajny. Podoba mi się to. I kolejna nowość, tym razem pudełko z pokrywą, 29,99. No i tutaj dużo większe, o takie łączone. I największe, o również dwie komory, 79,99, czyli taki komplet. No ten tutaj taki, w taką delikatną krateczkę. Zasuwany na zamek. Sama nie wiem, jak określić ten kolor. Teraz jak tak się przyglądam, podchodzi mi on bardziej pod miętę. No nie wiem, dajcie znać, czy jak uważacie, czy jest on bliżej turkusu, czy bliżej zieleni. W każdym razie bardzo przyjemny kolor. Może warto tutaj jeszcze wspomnieć, że większości tych pojemników nie pierzemy. Przecieramy tylko wilgotną ściereczką i wycieramy do sucha. Oczywiście możemy w tym celu użyć jakiegoś delikatnego detergentu. Bardzo istotną informacją jest też to, że te pojemniki posiadają takie siatki wentylacyjne w narożnikach, dzięki czemu umożliwiają przepływ powietrza, co sprawia, że przechowywane rzeczy zachowują dłużej świeżość. Możemy taki pojemnik umieścić w szafie, wówczas ograniczymy osiadanie kurzu na rzeczach, ale i spokojnie wsunąć pod łóżko. No i tutaj już coś do przechowywania butów, 4 sztuki, 39,99 i po 9 zł osłonki na ubrania. O, i to jest dosyć fajny, wiszący organizer na buty. Spokojnie możemy go powiesić na ściance szafki, którą mamy przeznaczoną do przechowywania butów. Wówczas mieści nam się dużo więcej par. Tutaj mamy 16 tych przegródek, więc no 16 par buta, więc jest ok. No i kolejne rozwiązanie, tym razem półka wisząca, taka a la szuflada. Też można spokojnie traktować jako uzupełnienie szafy. No i jest tutaj tych wszystkich pojemników do wyboru, także jak tylko potrzeba, to tutaj można się zatracić, naprawdę. No a tutaj taka mała ekspozycja. Podejrzyjmy, jak te buciki się prezentują w takim organizerze. Fajne na rzepy. Bardzo ładnie, czysto, przejrzyście. No i tutaj jeszcze jakieś udziwnienia na buty. No nie wiem, czy to mi się podoba. Chociaż to może zajmować mniej miejsca, aniżeli takie pudełko. To białe na przykład, bo tutaj kładziemy buta od góry i od dołu i mamy taki wąski pasek, więc teoretycznie więcej buta nam się zmieści na danej powierzchni. No i lecimy dalej. Już widzę, że wyłaniają mi się tutaj lampki nocne. Nie wiem, jak tutaj szłam, że pominęłam ten dział, robiąc dział z oświetleniem, ale wiecie, jak to się w tej IKEA chodzi. Jak ze szczałki człowiek zboczy, to już koniec. No i tutaj taka klimatyczna aranżacja, taka bardziej biurowa. No i tutaj się robi klimacik. Ta niebieska już widzę do kompletu lampy stojącej z drugiej części przeglądu z IKEA. Możecie sobie do tego filmu wrócić. Chociaż jak tak teraz patrzę, to niesamowicie podoba mi się ten miedziany brąz.
No i to by było na tyle, jeśli chodzi o wypasione, takie klimatyczne lampki nocne. Przechodzimy teraz na takie bardziej lampki ala biurowe. Jest jakaś nowość, lampka wyginajka na wszelkie sposoby. No i co? Tak zapowiadałam, a tu już widzę, że dział mi się kończy, więc szału na lampkach nocnych i tych ala biurowych nie ma. Więc jeszcze sobie wrócić do części drugiej, tam jest dużo więcej oświetlenia. Także ja już będę kończyć. Bardzo dziękuję za to, że byliście, za poświęcony czas. Jeśli filmik Wam się podobał, możecie zostawić łapkę pod filmem. A jeśli planujecie tutaj jeszcze wrócić, możecie zostawić subskrypcję, za co bardzo mocno dziękuję. Do następnego. Pa!